Oto nowe Audi S8 i przypomina trochę F-35 Lightning Stealth Fighter, bo ma mnóstwo siły ognia, a mimo to potrafi latać poza radarem. Audi zaktualizowało właśnie S8 i standardową A8, robiąc im facelifting, a ja powiem wam wszystko o tych zmianach. Rzucimy też okiem na to, jak wszystko wygląda z zewnątrz, wewnątrz, przetestuję praktyczność tego samochodu i pozostałe rzeczy, które zwykle robi się w czasie recenzji, jak sprawdzenie, jak sobie radzi w czasie jazdy i przyspieszenie do setki, a jako, że jesteśmy w Niemczech, wezmę go na autostradę i sprawdzę jego maksymalną prędkość, bo jestem Matt Watson, a wy oglądacie Car Wow. Buying a new car? Then head to Car Wow, and my team will help you find your next car at a fair price. Car Wow, your one-stop car buying comparison site. Zacznijmy od omówienia wyglądu. Zatem jako część korekty Audi prezentowało nowe światła. Są teraz wyposażone w technologię OLED i mają różne style graficzne w zależności od tego, w jakim trybie jedziecie. Jest tu też czujnik zbliżeniowy, więc jeżeli jakiś pojazd zbliży się na odległość 2 metrów, czerwone światła świecą jaśniej. To klip, który to demonstruje, bo nie mogę wam tego pokazać, jest zbyt jasno. Kolejnym efektem korekty jest przeprojektowany tylny zderzak, jest na nim trochę chromu. Jako, że to model S8, mamy tu pokazujący to znaczek, poczwórne rury wydechowe, a dobre jest to, że nie ma tu sztucznego wydechu. Jest za to ten cudowny chrom. Ale to, co mi się nie podoba, to ten dyfuzor. Jest w całości sztuczny, wygląda dziadowsko i nawet jak położycie rękę pod nim, można wyczuć, że jest pusty. Nie będzie rozpraszał żadnego powietrza, będzie je gromadził. O co to w ogóle chodzi? Przechodząc z boku, trudno zauważyć jakąś zmianę, ale nie musiało jej być, bo i tak dobrze wygląda. Mamy za to nowy wygląd felgi. Rozmiar zaczyna się od 18, ale to zbyt mało, a kończy się na 21 calach. Tutaj mamy 20 i wyglądają nieźle. Myślę, że 20 to minimum, żeby wypełnić te nadkola. Idąc dalej, są nowe kolory, można dostać S8 w tym cudownym niebieskim. Mamy też satynowe lusterka. Oprócz tego jest dostępnych jeszcze więcej schematów kolorów, w sumie 9, z których 5 jest matowych. A wszyscy wiedzą, że wszystko, co nazywa się mat, jest super. Tu też mamy nowy design reflektorów w porównaniu do wersji sprzed poprawek i są one ustawione nieco wyżej. Zrobili też większy grill. Nie wiem, jak im się to udało. Już wcześniej zajmował cały przód, ale teraz najwyraźniej jest jeszcze większy. Wnętrze grilla też jest inne, a S8 ma swój unikalny design, tak samo jak widoczny tu znaczek. Mamy tu również przeprojektowane przednie zderzaki w porównaniu do poprzedniej wersji i oczywiście ta jest dużo bardziej agresywna niż standardowa 8. Możecie kupić też wersję S-Line, która jest czymś pomiędzy normalną A8 a agresywną S8. Ceny zaczynają się od 400, a kończą na 500 tysiącach za S8 z najwyższej półki. Wewnątrz są tylko dwie zmiany w tej poprawionej 8. Pierwsza z nich to zamiast użycia Alcantary w tym i w tym miejscu użyto Damiki, która jest kolejnym materiałem stworzonym przez człowieka, a mówi się, że użyto tego materiału, bo jest lżejszy, ale wydaje mi się, że chodzi o cenę. Jest po prostu tańszy. Kolejna zmiana to trójramienna kierownica zamiast czteroramiennej, jednakże ja widzę jedną, dwie, trzy, cztery części. Czy Audi nie umie liczyć? Uważają, że to liczy się jako jedno. W każdym razie o to, jak wyglądała ta kierownica. Teraz wygląda inaczej. Oprócz tego wszystko jest dokładnie takie, jak było, co nie jest złą rzeczą, bo wnętrze jest cudowne. Wygląda fajnie, jest minimalistyczne, jakość jest wyjątkowa i jest tu ten system informacyjno-rozrywkowy, który jest dość prosty w użyciu. Jest tu Apple CarPlay i Android Auto, można kontrolować klimatyzację. Nie jest to łatwe, ale jest okej. Mamy tu wspaniały ekran kierowcy, jednakże technologia nie sprawia wrażenia tak futurystycznej jak w S-klasie. Jeśli chcecie obejrzeć moją szczegółową recenzję tego samochodu albo jego szalonej technologii, to kliknijcie w wyskakujące okienko albo wejdźcie w link z opisu. Nie można zarzucić Audi braku komfortu, te fotele są cudowne. Tu mamy ulepszone sportowe siedzenia z wytłoczonym logiem S, bardzo fajne. I jest tu dużo wolnego miejsca, kieszenie w drzwiach są duże. Tu jest trochę miejsca pod spodem wraz z bezprzewodową ładowarką, wejściem USB. Tu mamy również uchwyt na kubki, wszystko bardzo fajne, podobne do tego, jakie było wcześniej. Ale to nie jest problem w żadnym razie. Z tyłu S8 ma mnóstwo miejsca. Patrzcie, dużo miejsca na głowę, na nogi, wiele luksusów takich jak żaluzje i panel kontrolny. Można tu też kontrolować siedzenia. No, wejścia USB typu C i bezprzewodowa podkładka ładująca. I patrzcie, uchwyty na kubki. Tu też jest trochę wolnego miejsca. I uwielbiam, jak to się chowa. Patrzcie. Satysfakcjonujące. Tutaj mamy 12-woltowe gniazdka, a jeśli jest potrzeba przewiezienia 3 osób z tyłu tego samochodu, to patrzcie na to.
Nie jest to najwygodniejsze ze względu na ten tunel. Przez to musicie trzymać nogi w rozkroku, co nie jest dostojne. Tutaj mamy auto z tylnym pakietem infotainment, więc można mieć tu ruchome ekrany mocowane do oparć przednich foteli. I można udostępnić w nich ekran telefonu, więc możecie pracować albo oglądać Netflix czy YouTube czy cokolwiek. Fotele w tym aucie, patrzcie na to, posiadają funkcję odchylania. Usiądźmy sobie wygodniej, to jest dobre, naprawdę dobre. Czekajcie chwilę, to nie jest takie dobre, bo miejsce na nogi? Ojejku, to nie jest takie relaksujące, jak miałem nadzieję. Jednak w dalszym ciągu, jeśli chcecie wozić wielu pasażerów, mówiąc krótko, robicie za szofera, będziecie woleli wersję z długim rozstawem osi, bo ma o wiele więcej przestrzeni na nogi, dzięki czemu można odchylić fotele jeszcze bardziej, tak abyście uzyskali swoją idealną pozycję. Jaka jest wasza idealna pozycja? Nieważne. To się wytnie. To było dziwne. Teraz bagażnik. Wystarczająco duży, jednakże pojemność BMW serii 7, 515 litrów. Mercedes S-klasa, 555 litrów, ale mimo to mamy tu fajny, kwadratowy kształt, nie ma zbyt dużego progu, by męczyć się z podnoszeniem rzeczy. Mamy tu listwę ochronną, aby nie porysować lakieru i są tu różne punkty mocowania, które wydają się pewne i bezpieczne. Dodatkowo mamy siatki i trochę wolnej przestrzeni, pod spodem jest to schowek wraz z zestawem narzędzi. Rzecz w tym, że jeśli chcielibyście przewieźć jakieś długie przedmioty, w ogóle nie można złożyć tylnych siedzeń. To zbliża nas do 5 irytujących rzeczy o tym Audi A8. Ten błyszczący kawałek wykończenia na desce rozdzielczej wygląda super, ale strasznie odbija światło. W czasie jazdy wzdłuż budynków czy drzew macie tu je dosłownie wyświetlone. To prawie jak oglądanie filmu i odwraca to waszą uwagę, jeżeli chcecie skoncentrować się na drodze. Czy nie byłoby cudownie, jeśli przed zakazaniem samochodów benzynowych można byłoby usłyszeć obecny w tej S8 silnik V8 w pełnej okazałości? Niestety nie. Dla przykładu, podkręć obroty. Soft limitery. Nienawidzę ich. W wersji A8 sprzed zmian ten panel kontrolny, który pozwala operować tylnymi fotelami, systemem infotainment i tego typu rzeczami, był mobilny. Taki mały tablet, dało się go wysunąć i schować z powrotem, ale teraz jest przymocowany. Nie można już go wyjąć. Czemu nie? S8 w standardzie idzie ze specjalnym aktywnym zawieszeniem, zatem kamera czyta drogę przed nami i kiedy zobaczy wyboje, zawieszenie automatycznie podnosi koła, kiedy nad nimi przejeżdżamy, więc auto pozostaje całkowicie równe, nie robi takiego ruchu. Jednakże nie możecie dostać tej funkcji w A8 w Anglii, w czasie gdy jest to możliwe na innych rynkach. A jeśli o tym mowa, w UK nie da się zdobyć S8 z węglowo-ceramicznymi tarczami hamulcowymi, mimo że to możliwe na innych rynkach. Co więcej, dostępna jest wersja z długim rozstawem osi w Chinach i Ameryce, ale nie w UK. Dlaczego w UK nie możemy skorzystać ze wszystkich opcji tego pojazdu? O co chodzi? O Brexit? Proszę, wybaczcie nam. Ten schowek może sprawiać wrażenie dużego, ale ta stacja dysków zajmuje część miejsca, przez co wpływa na to, co można do niego włożyć. Irytujące. Ale nie wszystko jest takie złe. Oto 5 dobrych rzeczy o tym odświeżonym Audi A8. Możecie zdobyć długą A8 z elektrycznie odsuwanym podnóżkiem dla pasażera z tyłu, który dodatkowo masuje łydki i ogrzewa wam nogi. To krótka wersja, więc tego nie ma, zatem jeżeli chciałbym czegoś podobnego, musiałbym użyć tego i potem, nie wiem, wymasować sobie łydki, rozgrzać stopy. To nie to samo. Możecie sprawić sobie Audi A8 ze skrętną tylną osią, co znacznie zwiększa zwrotność, którą ciężko sobie wyobrazić w tak dużym aucie. Jest w standardzie w S8 i w A8 z napędem na 4 koła, ale jest też opcjonalnie dostępny w innych modelach. Skrętna tylna oś nie jest czymś, co możecie dostać w Mercedesie S-klasy w UK, więc nie jest on koniecznie lepszy, czyż nie? Pewnie słyszeliście o reflektorach LED-owych Matrix, nie? A co powiecie na Matrix do czytania? To dokładnie to, co możecie zobaczyć u góry. Macie tam szeroki wybór LEDów i możecie użyć tego touchpada, by kontrolować dokładnie, gdzie świecą, więc możecie podświetlić pojedyncze słowa w waszej książce. Żeby samochód był łatwiejszy do wsiadania i wysiadania, jeżeli chcemy do niego wsiąść, po odblokowaniu to patrzcie. Zawieszenie się podnosi. I potem po zamknięciu drzwi, cicho się zamyka. Premium. I kiedy jesteś w środku, obniża się. Mądre. Jest też wersja niewidzialna A8. Oto ona.
Sprawię, że się pojawi, patrzcie. To oczywiście rozszerzona rzeczywistość, możecie to zobaczyć w telefonach. Widzicie tu grill, ale teraz patrzcie, usunę nadwozie. I jak widzicie, mamy tu hybrydę typu plug-in, bo widać V6, skrzynia biegów z silnikiem zlokalizowanym przednią, pakiet akumulatorów o pojemności 14 kWh na tyłach samochodu, zapewniający zasięg prawie 60 km. Mamy tu łączną moc 462 koni, więc całkiem nieźle. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne w standardzie, więc jest miło i wygodnie, ale można to ulepszyć do specjalnego systemu, który podwyższy auto, kiedy zbliża się do nierówności i po prostu nad nimi przejedzie. Można też zobaczyć nowy wygląd felg, ale jedną z moich ulubionych rzeczy jest technologia świetlna, a zatem po prostu mogę rozmontować te światła w ten sposób. Prawie 1,5 miliona lusterek w tych lampach pozwala na wyświetlanie obrazów na drodze, aby cię prowadzić. Czy to nie jest super? Pogadajmy o silniku. Tak samo jak w przypadku hybrydy, możecie sprawić sobie benzynowe V6 3.0, jednak o mniejszej mocy, ma 340 koni i pali około 7,5 litra na setkę. A hybryda powinna palić 1,5 litra na setkę, do czego w rzeczywistości nigdy się nawet nie zbliżycie. Jeśli mowa o ekonomii w prawdziwym świecie, gdy zależy wam na pokonaniu wielu kilometrów, lepszy będzie 3-litrowy diesel, który spali 6 litrów na setkę. I jest dość żwawy, bo ma 286 koni, ale jeżeli zależy wam na mocy, potrzebujecie tego. To 4-litrowe twin turbo o mocy 571 koni i 800 Nm. Wszystkie S8-ki mają napęd na 4 koła i 8-biegową automatyczną skrzynię biegów. Ten samochód korzysta dodatkowo z tylnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu, a to powinno wam uzyskać więcej mocy w czasie wyjeżdżania z zakrętów, jak i na prostym odcinku drogi. Przekonamy się już za chwilę, kiedy to odpalę. Okej, sprawdźmy, jak prowadzi się to Audi S8 na niemieckiej autostradzie. Zacznę od zresetowania komputera pogłodowego. I teraz przygazuję. Dawaj, startujemy. Nie ma tu ograniczenia? Nie ma. Przynajmniej dotąd. A tu już jest setka, więc zwalniam. Postarajmy się znaleźć nieograniczony odcinek i sprawdzić, co można z niego wyciągnąć. I jak sprawuje się ekonomicznie. Włączę tempomat i niech po prostu auto robi swoje. Utrzymuje mnie w linii i trzyma bezpieczny dystans przed samochodem z przodu. Jaki jest sens przyjechania do Niemiec, żeby pojeździć 100 na godzinę? Nie jest nawet zakorkowana ta autostrada. Ale jest całkiem wygodnie i cicho. To dobrze wpływa na ekonomię. Ciągle się polepsza. Nie do końca wiem, jak to działa, bo jestem Brytyjczykiem, ale ogólnie czym mniej, tym lepiej. W przeciwieństwie do mili na galon, gdzie wyższa liczba jest lepsza. Patrzcie na prędkość tych gości, jest napisane 100. Gdzie jest znak? O co chodzi? Frustrujące. O, 130. Zamierza się przestawić, czy się pogubił? Dalej, zmień się na 130. Tak. Dodatkowo tempomat sam się dostosowuje i będzie teraz jechał 130. To całkiem mądre. Ale nie po to tu jesteśmy. Nie leciałem 2 godziny, żeby pojeździć 130 na godzinę. Czy działa automatyczne kierowanie? Nie powinienem tego pokazywać. Nie należy jeździć z rękami nie na kierownicy, więc... Dalej jadę w linii prostej. Teraz albo samochód robi roboty, albo mam jakieś magiczne zdolności. Przypomina to trochę tablicę Ouija. O, patrzcie, wie, że chcę puścić kierownicę. Chwila, dziwne. Zobaczmy, czy uda się znaleźć kilka szybszych odcinków. W końcu kawałek niczym nieograniczonej autostrady. Oto nasz znak. Do roboty. Żegnaj, ekonomiczna jazdo. Witajcie, wysokie osiągi. To auto jest tak płynne i wygodne i świetnie radzi sobie przy takich prędkościach. Super. Będę się tym cieszył, póki mogę, zanim wszystkie auta staną się elektryczne. Uwielbiam ten dźwięk. Okej, przed nami luka. Zjedź mi proszę z drogi, niemiecki przyjacielu. Reakcja jest dobra. To niesamowite, jak ten samochód się prowadzi. Mamy tu zarówno luksus, jak i wydajność. Dojeżdżamy do limitu prędkości. No i proszę, 260, 263, 264, 265. To limit prędkości. I hamujemy. Daliśmy radę, udało nam się dobić do końca limitu prędkości. Zrobiliśmy to, po co tu przybyliśmy? 18,8 litra na setkę. W czasie tej sesji ciężkiego przyspieszania i wysokiej prędkości. Ile wychodzi mil na galon? Nie mam pojęcia. Pokażemy to teraz graficznie. Ten samochód nie jest tylko zaprojektowany do jazdy po autostradzie, można się w nim poczuć luksusowo i relaksująco jeżdżąc po mieście. To świetne miejsce, by przetestować zawieszenie, zatem przełączę się w tryb komfort.
Komfort Plus, wow. O tak, ponad komfort. Sprawdźmy, czy uda mi się znaleźć jakieś niedoskonałości na drodze, których w Niemczech nie ma zbyt wiele. Drogi wyglądają tu lepiej. Wróćmy inną trasą. Sterowanie jest lekkie i przyjemne. To auto jest dość zwrotne. No dalej, chcę sprawdzić te specjalne systemy. O, jest studzienka. Przejadę na złą stronę drogi, żeby to sprawdzić. No, ledwo to poczułem. Jest kolejna, sprawdźmy. Robię dokładnie co innego niż większość ludzi. To wszystko w imię przetestowania tego samochodu. Próbuję to robić bez potrącania przy tym rowerzystów, ale o mój Boże, zawieszenie jest naprawdę dobre. Skrzynia biegów? Nie jestem nawet pewien, czy ona w ogóle tu jest. To mógłby być samochód elektryczny, jest tak płynna. Czysty relaks. Przed nami kolejna studzienka? Spróbuję to zrobić bez uderzenia w rowerzystę? Sorry, testowanie auta. Co to było? O, wow! Muszę to zobaczyć. Zawróćmy, zobaczmy, jak wygląda zawracanie na trzy. Przepraszam. Dobra, spróbujmy. Duży, długi samochód, nie? Ale dzięki temu, że ten S8 ma skrętną tylną osię w standardzie, promień skrętu wynosi 11,4 m. A to praktycznie tyle samo, co w Audi A3. Patrzcie na to, zawracanie na trzy bez żadnego problemu. Rzućmy okiem na to. Spójrzcie, czemu wykonałem to zawracanie, bo wygląda na to, że mamy tu outlet z używanymi samochodami. I są to auta w moim typie. Patrzcie na te Porsche. 993, 964 ulubione, 924, 997 turbo, 968, 944, zielone 996. Chcielibyście 996? Dajcie znać w komentarzach, ale nie bądźcie zbyt wulgarni. O, czy to 928? Uwielbiam je. Dobra, wystarczy bzdur. Wróćmy do tego, po co tu przejechaliśmy. Dobra, wydajność S8. Poszukam miejsca, gdzie mogę przyspieszyć. Audi twierdzi, że ten samochód jest w stanie przyspieszyć do setki w 3,8 sekundy, ale jaka jest rzeczywistość? Zobaczmy. O, jest dobrze, świetna zmiana biegów. 3,59 po zwycięstwo. To dopiero imponujące, czyż nie? Zatem jaki jest mój finałowy werdykt o odświeżonym Audi A8? Czy powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu? Myślę, że powinniście dodać A8 do listy. To naprawdę cudowne, luksusowe auto, a zwłaszcza w wersji S8. Jak F-35 latający, bez wykrycia przez radar. Mam nadzieję, że film się podobał, ale co myślicie o moim werdykcie? Czy wolelibyście A8, Mercedesa S-klasę czy BMW 7? Dajcie znać w przypiętym komentarzu, a jeżeli chcecie obejrzeć więcej filmów, klikajcie na te okna i w to kółeczko to przeniesie was na nasz kanał, gdzie czekają na was kolejne nasze filmy.